Czas zawahania, niepewności w działaniu. Popatrzcie, że jesteście gotowi do drogi, ale ostatecznie zostajecie na peronie, pociąg wam odjeżdża, jesteście niezdecydowani. Brakuje wam odwagi, by dokończyć swoje dzieło, swoje działanie. Kolejna karta wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Czujecie się samotni, niezaopiekowani. Brakuje wam poczucia bezpieczeństwa, pewności. A kolejna karta pokazuje wam coś, czego nie widzicie. To jest wasza rodzina duchowa. Wszystkie jej poziomy od małych duszków przez aniołów i poprzednie pokolenia. Oni wszyscy otulają was miłością. Więc nie jesteście samotni, ale jednak zamykacie się w sobie. Wasze marzenia, pragnienia, to wszystko zostaje w waszym pokoju, w waszym domu. Nie wychodzicie na zewnątrz, zamykacie się w sobie. W swoich mieszkaniach, w swoich pałacach. Te wasze mieszkania, pałace są puste, pusta przestrzeń. Brakuje tutaj rodzinnego ciepła, rodzinnej atmosfery i miłości. Jest pustka. Ale nie będzie to długotrwały stan. Przychodzi karta sukcesu, wzniesienia. Wszelkie przeciwności losu, kłody rzucane wam pod nogi, jesteście w stanie ominąć, przeskoczyć. Wielki sukces na was czeka w każdej dziedzinie życia. Więc zadanie, którego na początku nie byliście w stanie wykonać z powodu braku odwagi, siły przebicia, to zadanie wykonujecie, realizujecie z wielkim sukcesem. Główna karta w rozkładzie, serce piramidy, dotyczy osób, które są w związkach, a w tych związkach dzieje się bardzo źle. To jest konflikt, to jest wojna. Na wyniszczenie dwie strony ze sobą walczą, ostry konflikt. On kosztuje sporo energii panów, odwrócony król sił, który patrzy się w kierunku tej karty, tego konfliktu. Brakuje mu energii, on już nie wie, co ma z tym wszystkim zrobić. On czuje się okradziony z miłości. To jest karta skarbu, kosztowności tego, co ma wartość, ale karta stoi nad tym konfliktem, nad kartą miłości, więc król sił nie tylko nie ma sił, ale też został okradziony z miłości w wyniku tego konfliktu ze swoją drugą połówką.